W dzisiejszym podcaście postanowiłam odpowiedzieć na prośby sporego grona widzów i odrobinę przybliżyć postać Igora Strielkowa, który już prawie rok jak nas zabawia swoimi lamentami bębeńskimi w Piwnicy Bożej. Sporo ludzi prosiło o jakiś materiał, w którym opowiedziałabym co nieco o jego przyszłości i o tym, jakim jest człowiekiem. Postanowiłam, że jest to dobry moment, żeby Igor Girkin opowiedział o sobie, w sposób, który nie jest aż tak wyreżyserowany, zabierając mu komfort samodzielnego, autobiograficznego przedstawienia się. Dlatego poznamy odrobinę Gierkina przez pryzmat jego skrzynki pocztowej, która została schakowana w maju 2014 roku i której zawartość całe 1,3 gigabajta wiadomości była swobodnie dostępna. Posłużyć artykułem od The Insider o nazwie Kim jest Igor Strielkow, aby przedstawić wam tę postać. A więc, czego możemy się dowiedzieć, czytając zhakowaną skrzynkę pocztową pułkownika FSB, dowodzącego terrorystami na wschodzie Ukrainy? Życie Strielka możemy prześledzić w jego konwersacjach, które były opublikowane na blogu anonimowego Internacjonału. Rosyjskich hakerów publikujących dokumenty, demaskujące działalność Kremla. Został złamany adres pocztowy Strielka. Igo, myślnik Strielko, małpa jandeks.ru nie ma wątpliwości co do autentyczności konwersacji. W archiwum znajduje się około 1850 listów, wiele zdjęć z danymi osobistymi samego strielka. Na dodatek jest to jedynie część listów byłego ministra obrony DNR. Regularnie czyści swoją pocztę, o czym informuje adresatów. Cytuję. Niestety usunąłem pański list. Proszę przypomnieć swoje dane. No to cóż ciekawego można znaleźć w konwersacji wroga niepodległej Ukrainy? która została opublikowana. W paszporcie ma wpisane, że nazywa się Girkin Igor Wsiewołodowicz. Urodził się w Moskwie 17 grudnia 1970 roku. Mieszkał w niej wszystkie swoje 44 lata. Jest zameldowany pod adresem i projest blok 8B. Blok ten znajduje się niedaleko od stacji metra Altufiewo na północy stolicy Rosji. Jego najbardziej znanym pseudonimem jest Igor Strielkow. Na forach wojskowo-historycznych rejestrował się podnikami Moskwit, kotycz albo Kotow. Jego biografia to powieść awanturnicza. Oto co pisze o sobie Girkin w jednym z listów. Ukończyłem moskiewski Historyczno Archiwistyczny Uniwersytet ze specjalizacją historyk archiwista. Ale ani jednego dnia nie pracowałem w zawodzie, ponieważ całkowicie wsiąkłem w tradycyjną dla mojej rodziny sferę wojskową. Jako ochotnik brałem udział w działaniach bojowych w Naddniestrzu 1992, w Bośni 1992-1993, w Czeczenii jako żołnierz kontraktowy w 1995. Od 1996 roku do marca obecnego roku. Mail był napisany w 2013. Służyłem w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Od 1999 do 2005 praktycznie bez przerwy służyłem w Czeczeniu. Byłem ranny i kontuzjowany. Mam nagrody bojowe. Zostałem zwolniony do rezerwy w randze pułkownika w wyniku redukcji etatów. Zbieram dokumenty, żeby ubiegać się o emeryturę. Od wiosny pracuję jako szef służby ochrony w firmie Marshall Capital. Konstantina Malofiejewa. Dwukrotnie rozwiedziony, ostatni raz pięć lat temu. Dzieci mieszkają z matką, rzadko je widuje. Wspieram materialnie. Tak nawiasem są to informacje o tej postaci z 2013 roku. Teraz wiemy, że jest już z kolejną kobietą, z którą ma córkę. Co ważniejsze, Konstantin Malofiejew to oligarcha, który miał bezpośredni udział w rozpoczęciu konfliktu w 2014 roku. Uznawany jest za sponsora girkinowych bojowników w Donbasie. Na liście sankcji Zachodu figuruje od 2014. Lecimy dalej. Girkin, rekonstruktor. Około 90% całej konwersacji Girkina dotyczy wojskowo-historycznych rekonstrukcji i handlu rzadką bronią. Jak sam informuje pułkownik FSB, ruchem rekonstruktorskim zainteresował się jeszcze w odległym 1989 roku. Brał w nim czynny udział aż do 2014 roku, pomijając okres od 1995 do 2006, kiedy znajdował się w Czeczenii. Interesował się na profesjonalnym poziomie okresem I wojny światowej i wojny domowej, a także starożytnym Rzymem. Zajmował się rekonstrukcją bitew Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941–45, a także Wojny Ojczyźnianej 1812 roku. Okresowo Gierkin pomaga w pracy wojskowo-patriotycznej organizacji Garnizon A, której szefem jest były menadżer domu handlowego Ostalko, Andrzej Cariow. W maju i czerwcu 2012 roku Girkin redagował pocztę od zarządu Garnizonu A, adresowaną do prawosławnych funduszy dobroczynnych, a także do ministra kultury Federacji Rosyjskiej, Władimira Miedińskiego, prosząc o finansowanie dla organizacji. W 2013 już nie zajmował się kwestiami organizacyjnymi. Nie jest możliwym służyć naprawdę i udawanie pisze do jednej z widocznych postaci ruchu rekonstrukcji w październiku 2011. Z tego też powodu Girkin nie zajmuje żadnych stanowisk we wszelkiej maści klubach rekonstrukcyjnych i organizacjach. Jest jedynie dowódcą oddziału karabinu maszynowego składającą się z ośmiu ludzi. Ale i tak, zaczynając od 2011 roku praktycznie wszystko zarzucił. Kulu oddział, pulkamanda, jak nazywają strzelok, występuje na rekonstrukcjach czy to jako austriacka, okresu pierwszej światowej, jako białogwardyjska okresu wojny domowej, albo jako radziecka, okresu wielkiej wojny ojczyźnianej. W charakterze rekonstruktora Gierkin nie raz, nie dwa wizytował Ukrainę, gdzie trwały bitwy. Ostatni raz wizytował Kijów pod koniec stycznia 2014 roku. Kiedy, jako część prawosławnej delegacji, przywoził dary mędrców, mirre, kadzidło i złoto do Kijowskiej ławry pieczerskiej. Girkin biznesmen. Pułkownik nigdzie nie wskazuje, ile wynosiła jego płaca w szeregach FSB, ale 25 lutego 2013 roku pisze do swojego przyjaciela, że był już pierwszy dzień w nowej cywilnej pracy, chociaż jeszcze nie do końca sformalizował zwolnienie z szeregów FSB. Nowe stanowisko czekisty: konsultant bezpieczeństwa w firmie Marshall Capital Konstantina Malofiejewa. Niby obiecują całkiem dobrą płacę. Coś około 7-8 tysięcy dolarów, pisze Girkin. Te pieniądze Moskwicz tracił nie tylko na siebie i pomoc dzieciom, ale również na zakup broni kolekcjonerskiej. Na chwilę obecną posiadam trzy karabiny maszynowe Maxim, a kolejne trzy zagraniczne karabiny maszynowe są w remoncie. Pisze w listopadzie 2013 roku. Duża część upublicznionej przez grupę hakerską Anonimowy Internacjonal, konwersacji girkina jest poświęcona właśnie kupno i sprzedaży manierek, bagnetów, starej broni, części zamiennych do karabinów i takich tam. Żeby dać perspektywę, karabin maszynowy Maxim, na który ostrzył sobie zęby Girkin, w styczniu 2013 roku kosztował 2,5 tysiąca dolarów. Co interesujące. Girkin będąc pułkownikiem FSB spokojnie transportuje broń z rosyjskich i ukraińskich miast. Kiedy jeden z jego dostawców w listopadzie 2012 przysłał link z informacją o zatrzymaniu dyrektora antykwariatu z arsenałem broni okresu II wojny światowej, girkin burzy się. Zaczęli przed nowym rokiem poprawiać swoje statystyki. To oni potrafią robić. Jakby nie patrzeć, jest to łatwiejsze niż walczyć z rzeczywistą przestępczością. Co interesujące, pośród dostawców rekonstruktora można znaleźć kilku Ukraińców. Od 2009 roku do grudnia 2013 Girkin konwersował z mieszkańcem Konotopu w obwodzie sumskim, Aleksandrem Pawliukiem, szefem wojskowo-historycznego klubu Sztandary Zwycięstwa. Girkin nie tylko kupuje, ale również sprzedaje broń. Acz nie zawsze udawało mu się na tym zarobić. Ze mnie biznesmen, jak skozła balerina, przyznaje się w jednym z listów Pawliukowi. Girkin, pisarz. Pułkownik FSB uważa, że ma całkiem niezły talent pisarski. Znajomym i przyjaciołom nierzadko wysyła swoje utwory. Pyta się, czy się podobało. Na jego bagaż literacki składają się dwa gatunki: wojskowe wspomnienia i bajki. To właśnie zbiór bajek o nazwie Detektyw w zamku Heldiborn. Zdecydował się opublikować za własne środki w wydawnictwie pierot. Jednakże bardzo interesująca jest jego proza wojskowa. W opowiadaniu Bosna opisuje swoje pierwsze doświadczenia wojskowe pod Wisegradem, Bośnia i Hercegowina w 1992 roku, kiedy walczył jako ochotnik za serbskie formacje. Wtedy to podczas zwiadu grupa rosyjskich ochotników nadziała się na przeciwnika. Teraz obecny ja, zimno. I rozważanie. Dwoma krótkimi salwami po dwie kule. Położyłbym obu. Nawet nie zdążyliby drgnąć. Ale to teraz. A wtedy z jakiegoś powodu podniosłem się na jedno kolano i zacząłem bić długimi seriami. Karabin aż się przekręcał w moich rękach. Pisze Girkin. Jeszcze jedno opowiadanie o nazwie Przygody Łajdaków traktuje o tym, jak w czasie drugiej czeczeńskiej, w szeregach kombinowanej grupy Gieru i FSB, pojechał do wioski. Mesker-Jurt, gdzie przedstawiciel miejscowego kryminału wydał mu adresy aktywistów czeczeńskiego ruchu oporu. W opowiadaniu Girkin traktuje o tym, jak celem operacji było zebrać informacje i nocą wywieźć z wioski sprzedanych przez własnych ziomków bojowników. Mam to opowiadanie w całości z dodatkowym kontekstem, więc możliwe, że niedługo je wam przeczytam. Kiedy jego przyjaciel rekonstruktor Borys Tatarow zapytał, dlaczego Girkin nie opublikuje tego opowiadania. Były minister DNR odpisał. Publikować nie wolno, ponieważ ludzie, których złapaliśmy, z reguły po przesłuchaniu znikali bez śladu. Wypuszczaliśmy tylko postronnych, resztę bez sądu. Mówiąc krótko, nie trzeba. Girkin wyzwoliciel. Najbardziej znanym listem Strielka, który był wielokrotnie publikowany, jest konwersacja z niejakim Rasulem Gamazatowym. Najpewniej jest to pseudonim. Tak zwał się znany dagestański poeta. W liście Girkin nazywa swojego rozmówcę berkem, co w tłumaczeniu z arabskiego oznacza nikt. To słowo brzmi podobnie jak rosyjska nacjonalistyczna strona internetowa berkem al-Atomi. Paru moich znajomych, przyjaciół zajmuje się projektem ukraińskim i próbuje zrobić z niego coś bardziej realnego niż trywialne rozpiłowywanie środków, na które ten cel wydzielił plac stary. A to właśnie w tym celu niestety wymyślono ten projekt. Nie bardzo chcę się wierzyć, ale mimo wszystko, gdyby spiąć się, czy możliwy byłby wariant nadniestrzański? Jak myślisz? Pisze Girkin Berkemowi w styczniu 2010 roku. Co do wariantu nadniestrzańskiego na Ukrainie, nie jestem ekspertem, ale taka możliwość, w mojej opinii, jest nawet bardzo możliwa, odpowiada mu rozmówca. W swoim mailu, Strzelok. Obiecuje, że może zabrać dziesiątek albo dwa weteranów, z rzeczywistym doświadczeniem i gotowością zaryzykować wszystkim w godzinę X. Co też się wydarzyło 12 kwietnia, kiedy ze swoją grupą 20 ludzi zdobył budynek miejskiej administracji w słowiańsku. Acz oswabacać Ukrainę, Girkin zaczął już pod koniec lutego 2014. Jestem niezależnym radnym przy przewodniczącej Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu. Aksjonowie. Pisze Girkin do swojej koleżanki 14 marca 2014. Jak wiemy, referendum o statusie Krymu miało miejsce 16 marca, po czym Federacja Rosyjska przyłączyła półwysep do swojego terytorium. Girkin szpieg. Drogą mailową Girkin nierzadko konsultuje swoich przyjaciół, pracujących w punktach zapalnych na całym świecie czy to jako dziennikarze, czy to jako szpiedzy. Konwersuje z Olgą kuleginą. Dawną przyjaciółką byłej głowy DNR Aleksandra Borodaja. Ona często gościła na kanale Borodaja, w Dzień TV, stworzonym w celu krytyki wystąpień na Moskiewskim Placu Błotnym w 2011 roku. Jak wynika z konwersacji pomiędzy Borodajem a kuleginą, znają się od lat 90. Obecnie Kulegina jest znana jako dziennikarz prokremowskiego kanału internetowego Anna News które naświetlał tak zwane działania sił represyjnych junty ukraińskiej. Kuligina była zatrzymana przez ukraińskie siły w czasie przekraczania granicy. Miała przy sobie pokaźną sumę pieniędzy. Jak informowała gazeta Wiesti, dowódca polowy DNR Igor Bezler, który swego czasu zdobył Gorłowkę, obiecywał wymienić pięciu ukraińskich jeńców na Kuliginę, którą nazywał 25-letnią żoną jednego ze swoich żołnierzy. W rzeczywistości kulegina była wtedy po czterdziestce. Według danych Insider, Bezler i Girkin bardzo konkurowali, kto z nich będzie w stanie wyciągnąć kuleginę z niewoli. W konwersacji ze Strierkowem kulegina prosi o radę. Na przykład prosi o charakterystykę dowódcy drugiego rosyjskiego oddziału ochotniczego w Bośni, Aleksandra Muchina, który prosi zostać wolontariuszem w Syrii. Najpewniej Kuligina jest przyjaciółką Girkina i Borodaja z FSB, która pracuje pod przykrywką dziennikarza. Tak samo postępowali Girkin z Borodajem w Czeczeniu. Jeszcze jednym kontaktem Girkina jest obywatel Ukrainy Igor Druz. Konwersacja pomiędzy nimi trwała od końca 2013 roku. Na Ukrainie Druz znany jest jako szef organizacji społecznej Ludowy Sobór. A także jako aktywista ruchu Ukraiński Wybór Wiktora Miedwieczuka. Ostro występował przeciwko integracji europejskiej Ukrainy. Girkina, kiedy ten uczestniczył w operacji krymskiej, pomocnik Miedwieczuka informuje o ruchach wojsk ukraińskich, wysyła listy z tablicami rejestracyjnymi samochodów odeskiego auto Majdanu, który jechał na Krym, radzi się, jak ma dalej działać. Jak informuje Insider, to właśnie poprzez Ukraiński Wybór Miedwieczuka. Dwa lata formowały się siatki, które potem przysłużyły się separatystom. Warto przypomnieć, że Miedwieczuk był aktywny w ukraińskiej polityce aż do 2022 roku i jego partia miała 13%. Później Drus był doradcą informacyjnym Girkina. Biegał sobie z karabinem, a 17 lipca 2014 roku opublikował tekst Zostawiliśmy Słowieńsk, żeby wrócić do Kijowa w którym tłumaczył porzucenie miasta. Girkin niespełna rozumu. Co ciekawe, nawet koledzy Girkina z FSB boją się jego patriotycznych nastrojów. Realizuje działania związane z północą, a miejscowi koledzy i milicja nie wiadomo, w czym mnie podejrzewają i spoglądają na mnie jak na niebezpiecznego szaleńca. Pisze Girkin będąc na Krymie do Drusia 31 marca 2014 roku. Najwidoczniej strielog sam zdaje sobie z tego sprawę. W okolicach Nowego Roku czekam na przeniesienie na Kaukaz, do Dagestanu albo kabardo-Bałkarie. W końcu zrobiło się tam wystarczająco gorąco, żeby znowu wysłać tam takich łajdaków jak ja, pisze swojemu koledze rekonstruktorowi we wrześniu 2012 roku. Sam Strielkow charakteryzuje siebie jako zimnego, zamkniętego człowieka. Jestem zły i brutalny. To prawda, ale nie wobec tych, kogo kocham. Pisze do jednej ze swoich koleżanek pod koniec 2011 roku. Całe życie Girkina to awantura podporządkowania idei dominacji ruskiego miru. On już zabijał ludzi, i jest gotów zabijać po raz kolejny dla schizofrenicznej wiary w rosyjskie imperium albo prawdziwego Boga. Girkin jest również zadeklarowanym wrogiem palenia, acz spożywa alkohol. Jego kręgosłupem moralnym najwidoczniej jest zrozumienie swojej misji. Wykonując postawione przed nim zadania, nie liczy się ze śmiercią ludzi, czy to swoich, czy obcych. Koniec. Niewątpliwie wartym uwagi jest fakt, że regularnie czyści swoją skrzynkę pocztową. Niejako pewnie uratowało to image Girkina, ponieważ na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że rosyjska pseudowiosna to rzeczywiście jego prywatna inicjatywa. Jako przykład, w artykule portalu Fontanaka pisali, że Cytuję, pułkownic Stirekow nie kłamie. Po zbadaniu złamanej przez hakerów skrzynki pocztowej ministra obrony DNR okazało się, że rzeczywiście jest tym, za kogo się podawał. Emerytowanym rosyjskim oficerem, operującym w oparciu o swoje przekonania. Koniec cytatu. Oczywiście z czasem wyszło, że oligarcha Małofiejew, który zatrudnił Girkina, sfinansował jego oddział i takie tam. A potem okazało się, że pan emeryt FSB wcale nie był takim emerytem, o czym dowiedzieliśmy się od 18 lipca 2022. Kiedy to Cat razem z The Insider przedstawili interesujący raport o paszportach wewnętrznych, jakimi posługuje się FSB. Paszport wewnętrzny to taki w sumie nasz dowód osobisty. Artykuł z 18 lipca 2022 przeczytam fragment związany z girkinem. Tytuł Jak żona spaliła Igora Gierkina. Echem. Na samym początku agresji wojskowej na Ukrainie w 2014 roku Igor Girkin, znany również jako Strielkow, był w samym centrum wydarzeń. Razem z grupą uzbrojonych bojowników przybył na Krym jeszcze 21 lutego 2014 roku i jak sam przyznał, pod lufami karabinów zaganiali miejscowych deputowanych do sali obrad, aby ci zagłosowali za przeprowadzeniem referendum na temat oddzielenia od Ukrainy. Popsał do referendum, porzucił Krym, ale już w nocy z 11 na 12 kwietnia na czele grupy składającej się z ponad 50 uzbrojonych bojowników bez przeszkód przekroczył ukraińską granicę w okolicy obwodu donieckiego, zdobył budynki administracyjne w Słowiańsku i w imieniu milicji Donbasu zadeklarował o stworzeniu Donieckiej Republiki Ludowej. Aż do sierpnia dowodził bojownikami z terytorium obwodu donieckiego, po czym, jak sam pojaśniał, utracił wsparcie Kremla i decyzją Surkowa na jego miejsce postawiono Zacharczenko. W czasie swojej pierwszej konferencji prasowej na Donbasie Birkin deklarował, że do 31 marca 2013 służył w rance pułkownika FSB, po czym był wydalony z jednostki. To samo mówił o sobie w jednym ze swoich listów, które zdobyli hakerzy anonimowego internacjonału w maju 2014 roku. Po powrocie z Donbasu, Gierkin często krytykował tok operacji wojskowej na Ukrainie i osobiście Surkowa, kiedy ten jeszcze odpowiadał za Ukrainę. Jednakże, jak się udało wyjaśnić The Insider i Bellingcat, po powrocie do Rosji Gierkin aktywnie korzystał z dokumentów operacyjnego ukrycia wewnętrznym rosyjskim paszportem wystawionym na imię Siergiej Runow. 17 grudnia 2014 roku Girkin świętował swoje 44. urodziny, żeniąc się w Moskwie z 21-letnią urodzoną na Donbasie Mirosławą Regińską. Cztery dni później para młoda pojawiła się na imprezie noworocznej dla dzieci uchodźców w Rostowie na Donie. W bazie wewnętrznych lotów widać że kiedy 20 grudnia Regińska ja aleciała z Moskwy do Rostowa na Donie, a następnie dwa dni później z powrotem, kupowała bilety razem z runowym Sergiejem Wiktorowiczem, urodzonym 12 maja 1970 roku. Runow to nazwisko dziadka Girkina ze strony matki. Opierając się na liczne bazy danych, człowiek z takim nazwiskiem, imieniem i odczestwem, jak i datą urodzenia, po prostu nie istnieje. Inne podróże Sergeja Runowa, Również można zestawić z publicznymi występami Girkina poza Moskwą. Wiele z nich, które on realizował celem promocji swojego ruchu społecznego Noworosja. Sergei Runow z reguły bukował bilety lotnicze razem z Regińską, która również pracowała dla, w organizacji Noworosja jako asystent męża. Na przykład w noc z 29 na 30 stycznia 2015 roku oni razem zabukowali bilety na lot z Moskwy do Nowosybirska. Następnego dnia Girkin przeprowadził w Nowosybirsku konferencję prasową i dał wywiad miejscowej telewizji. Lot powrotny Siergieja Runowa i Regińskiej był zabukowany na wieczór 1 marca. I następnego dnia lokalne media informowały, że Gilkin wyleciał z Nowosybirska. Inny przykład. Siergiej Runow i Regińska zabukowali poranny lot z Moskwy do Permu 12 marca 2015 roku. Trochę później, tego samego dnia, Gilkin przeprowadził tam konferencję prasową, na której zaprezentował Perski Wydział Organizacji Noworosja. Dwa dni później Gilkin wystąpił z taką samą konferencją prasową w Jekaterynburgu, i wtedy też Regińskaja i Siergiej Runow mieli wykupione bilety powrotne z Jekaterynburga do Moskwy o 19:50. Kiedy dokładnie był wydany paszport Sergeja Runowa? Nie wiadomo. Według bazy danych magistrala, Paszport po raz pierwszy był użyty w czasie kupna biletu na pociąg z Moskwy do Petersburga 25-26 listopada 2014 roku. Nagranie z wywiadem Girkina dla lokalnej telewizji na kanale Sankt Petersburg pojawiło się następnego dnia, a więc już trzy miesiące po wyjeździe Girkina z Donbasu. Numer paszportu wskazuje, że musiał być wydany w 2002 albo 2003 roku, ale ponieważ w celach konspiracyjnych często wykorzystuje się stare wzorce, nie jest to wskaźnikiem. Natomiast to, co wiemy na pewno, to fakt, że rosyjskie spec-służby co najmniej jeden raz odnawiały Girkinowi paszport na imię Runowa. Miało to miejsce trochę czasu po tym, jak Siergiej Runow kończył 45 lat. Jest to wiek, w którym obywatele Federacji Rosyjskiej muszą otrzymać nowy paszport wewnętrzny. Ostatnia znana podróż Gierkina na paszport Sergeja Runowa miała miejsce 14 lutego 2016 roku z Moskwy do Stawropolu. Z biletem powrotnym trzy dni później. Acz możliwe, że były również inne wyjazdy, o których nam nie wiadomo. Girkin powiedział The Insider, że nie skomentuje informacji o posiadaniu paszportu ukrycia operacyjnego, a Rygińska, wysłuchawszy pytanie, rzuciła słuchawką. Paszport ukrycia Girkinowi mogło dać tak FSB, jak i Gieru, a sprawdzenie sąsiadujących z Runowem numerów paszportów w bazie lotniczej. Wykazało jeszcze sześć podrobionych rosyjskich paszportów wewnętrznych tej samej serii. Niektórych ich posiadaczy, The Insider i Bellingcat, identyfikowali jako współpracowników FSB. I są to bardzo ciekawi współpracownicy, ponieważ byli bezpośrednio związani z otruciem Aleksieja Nawalnego. Koniec. Dalej poszło wyliczenie kolejnych sześciu spec-służbistów związanych z otruciem Nawalnego, których również spalił fakt, że latali na podróbkach paszportów wewnętrznych z żonami. Na tym zakończymy dzisiejszy podcast. Wydaje mi się, że przedstawione informacje całkiem nieźle dopełniają obraz tej postaci. Wiadomo, sytuacja od 2014 zmieniła się diametralnie i nie wiadomo, na ile ciasno obecnie współpracuje z FSB. Możliwe, że jest obecnie bardziej śpiochem niż aktywnym oficerem struktur FSB. Możliwe, że jest swoistym rzecznikiem FSB. A może, rzeczywiście, mieli go dosyć i dostał kopa po 2016. I teraz mówi w swoim imieniu. Ciężko stwierdzić, jaka jest obecnie prawda, ale jedno jest pewne. Nie warto wierzyć na słowo Gilkinowi w kwestiach osobistych. Raczej na pewno są co najmniej pewne niedomówienia i niedopowiedzenia. Ale tak czy inaczej, na pewno dowiedzieliśmy się czegoś więcej o mobilizatorze niebożym. Tak było? Nie zmyślam. Dziękuję i pozdrawiam.